Bardzo mnie gnębili od mojej młodości, niech powie Izrael. Bardzo mnie gnębili od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie przemóc. Poorali mój grzbiet, oracze, wyżłobili długie bruzdy. Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał więzy występnych. Niech się zawstydzą i odstąpią wszyscy, co nienawidzą Syjonu. Witam wszystkich na dzisiejszej uroczystości, której celem jest upamiętnienie ofiar obozu pracy przymusowej dla Żydów, który znajdował się tutaj, nieopodal, w tym miejscu. W okrutnych, nieludzkich warunkach zginęło tutaj co najmniej, umarło tutaj co najmniej 183 osoby, co najmniej, ale wiemy, że mogło ich być znacznie więcej. Część z tych ofiar pochowanych jest obok cmentarza komunalnego, w tej chwili to jest teren cmentarza parafialnego w Zebrzdowicach, a część ofiar spoczywa pod lasem w Kończycach Wielkich, tam gdzie przed chwilą mieliśmy okazję również upamiętnić ofiary tegoż właśnie obozu. Chciałbym przeczytać list pana Edio Franka z Holandii. Pan Edio Frank odwiedził nas w zeszłym roku, w styczniu. Był tutaj przy tym pomniku, ponieważ parę osób, cztery osoby z jego najbliższej rodziny zginęły w tym właśnie miejscu. I nie będę już zbyt wiele mówił, ale przeczytam ten list. Pan Edio Frank szukał miejsca, gdzie zginęli, gdzie zmarli jego bliscy. I oto dzięki temu, że staramy się zawsze zrobić jakieś nagranie tej uroczystości, to ta wiadomość dotarła do niego, do Holandii. Szukał w internecie i znalazł filmik z naszej uroczystości. Czyż to nie wspaniałe? Człowiek, który szukał swoich bliskich, odnalazł film dzięki temu, że mogliśmy tutaj to uwiecznić, w jakiś sposób udokumentować i to trafiło tam do miejsca, w którym on przebywał. A więc zorganizował wycieczkę i przyjechał wraz z grupą kibiców Fair Rotterdam, tak? I oni mogli również tutaj złożyć hołd tym, którzy zostali tutaj zabici, którzy zginęli tutaj śmiercią głodową, zmarli. I chcę przeczytać ten list, który do nas przysłał. W ten sposób on będzie również uczestniczył za pomocą swojego listu w naszej uroczystości. Szanowny panie wójcie, szanowny panie pastorze Wiesławie Kulawiec, szanowni przedstawiciele władz lokalnych, członkowie miejscowych organizacji społecznych i kościołów, szanowni mieszkańcy Zebrzydowic i wszyscy biorący udział w dzisiejszym wydarzeniu. Jestem ogromnie wdzięczny, że dane mi jest tą drogą uczestniczyć w tegorocznych obchodach. To szczególne i niezwykle emocjonalne podtrzymywanie pamięci o żydowskich robotnikach przymusowych, którzy stracili tutaj życie w czasie wojny w latach 1942-44. Żydowscy mężczyźni i młodzi chłopcy w wieku od 15 do 55 lat zostali przywiezieni do obozu Seibersdorf, siłą zmuszeni przez hitlerowców do niewolniczej pracy przy kolei dla niemieckiej firmy Schreck. Kiedy dnia 28 września 1942 roku przywieziono tutaj pociągiem z Koźla pierwszych 180 holenderskich Żydów, obóz nie był jeszcze gotowy. W grupie tej znajdował się młody piłkarz drużyny Feyenoord Rotterdam, Emanuel Narden, mój wujek Elhan Frank oraz jego trzej najstarsi synowie Aleksander, Maurits i Jonas. Obóz posiadał tylko jeden barak i nie było w nim bieżącej wody. W ciągu dnia więźniowie musieli kopać rowy pod rury, nosić ciężkie podkłady kolejowe i gołymi rękami układać długie odcinki szyn. Była to katorżnicza praca wykonywana zimą z 1942 roku na 1943. Przy 20-stopniowym mrozie ręce robotników przymarzały do szyn. Osłabieni mężczyźni umierali na miejscu. Seibersdorf był nie tylko obozem głodowym, ale także miejscem haniebnych eksperymentów medycznych przeprowadzanych przez nazistowskich lekarzy. Więźniów zarażano tyfusem, a następnie testowano na nich nowe leki. Wiosną 1943 roku pozostali przy życiu robotnicy byli bardzo poważnie osłabieni. Kierownictwo podjęło wówczas decyzję o zamknięciu obozu.
Pierwsza grupa opuściła Seibersdorf 25 marca, ostateczna selekcja odbyła się w czerwcu. Chorych i niezdolnych do pracy zabierano do komór gazowych w Auschwitz-Birkenau. Oto wypowiedzi niektórych ocalałych. Abraham Herzberg z Rotterdamu miał wówczas 37 lat. Nasza praca polegała głównie na układaniu torów kolejowych. Odcinki szyn o długości 28 metrów i wadze 400 kg musieliśmy nosić we czwórkę. Leżeliśmy na ziemi tygodniami. Prawie nie dostawaliśmy jedzenia. W pierwszych dniach dawano nam wyłącznie wodę z rzepą. Chleb, który dostawaliśmy rano, nie miał nawet 30 gramów. Gerrit Ardeberg, który miał wtedy 32 lata. Obóz jeszcze nie został zbudowany. Każdego dnia do wieczora musieliśmy pracować na kolei, a po zmierzchu przy budowie obozu. Nie było wody, ludzie umierali jak szczury. Ja miałem szczęście. Były Polki, które musiały prać ubrania dla SS-manów. Zapytały mnie, czy umiem rozpalić piec. Zrobiłem to wieczorem i za to dostałem ziemniaki. Ten sam świadek kontynuuje. Mieszkańcy Seibersdorf byli dla nas bardzo dobrzy. Kiedy nasi chłopcy, którzy grzebali zmarłych, szli na cmentarz, na drodze znajdowali kawałki chleba i sera. Ponieważ w obozie nie prowadzono ewidencji personalnej, dane, jakie posiadamy, są bardzo ograniczone. Wiemy, że od września 1942 roku do marca 1944 zamordowano tutaj 187 holenderskich robotników przymusowych pochodzenia żydowskiego. Pochowano ich w zbiorowych mogiłach w lesie obok oraz obok miejscowego cmentarza. Za oficjalną datę śmierci większości holenderskich robotników przymusowych tutejszego obozu przyjmuje się według ustaleń Czerwonego Krzyża dzień 31 marca 1943 roku. W tym dniu wywieziono również z obozu ostatnich ocalałych. Każdego roku społeczność Zebrzydowic organizuje na terenie obozu uroczystości poświęcone pamięci ofiar zbrodni hitlerowskich. Dwa postawione tu pomniki zapewniają trwałość tej pamięci. W imieniu ocalałych i bliskich zamordowanych członków narodu żydowskiego wyrażam wam wszystkim głęboką wdzięczność. Serdecznie państwa pozdrawiam i życzę pokoju. Shalom, Edio Frank. Teraz minutą ciszy uczcimy pamięć ofiar obozu w Zebrzydowicach. Choć od czasów wojny minęło już ponad 70 lat i czas powoli zaciera tą pamięć o tych tragicznych wydarzeniach, to tutaj została ta pamięć zachowana i ma stałe miejsce właśnie w sercach mieszkańców, bo przecież wiemy, że w tych strasznych czasach, kiedy rządziło to, że było niszczenie drugiego człowieka, była ta nienawiść, była ta ciemna strona człowieka, która doprowadziła do tych tragicznych wydarzeń, a wiemy, że to przecież miłość powinna być dla ludzi najważniejsza, aby nie było właśnie nienawiści, niszczenia drugiego człowieka. I musimy zrobić wszystko, aby pamięć o zagładzie Żydów nie umarła z ostatnimi świadkami. Jako fundacja, która założona została z serca ludzi, którym zależało na tym, aby szukać i upamiętniać ofiary z czasów Holokaustu, Żydów zamordowanych tylko dlatego, że byli Żydami, sprawiło to, że do tej pory staramy się odszukiwać te miejsca, odszukiwać te groby. Niestety ten czas, który przemija, powoduje to, że nie wszystkie groby odnajdziemy, nie wszystkie ofiary upamiętnimy, ale naszym obowiązkiem ich jest dalej szukać. Bo przecież najważniejsze jest to, żeby zwyciężało właśnie dobro, miłość, żeby zwyciężała wrażliwość na los drugiego człowieka,
i przykład zamordowanych Żydów niewyobrażalnego czasu Holokaustu powoduje to, że musimy okazywać tą wrażliwość i dzięki temu, że tutaj jesteśmy, dzięki tym właśnie naszemu spotkaniu, dzięki pastorowi, wójtowi, wszystkim tutaj zebranym, pokazujemy, że mamy taką wrażliwość i wołamy do świata i tutaj z tego miejsca i w Kończycach, z Zebrzydowic wołamy, żeby to promieniowało dla wszystkich, że tak ważna jest pamięć o ofiarach. Także dla mnie zaszczyt, że jestem tutaj i mogę przyłączyć się do tego głosu. Także dziękuję bardzo.